Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie myszki Gambias Hades. Jest to laserowa myszka dla graczy. Dowiadujemy się już z opakowania, że mamy tutaj sensor o DPI wynoszącym 8200 i też jakieś magnetyczne panele boczne wymienne. Widać to też tutaj na obrazku, więc będzie tą myszką się można troszeczkę pobawić w konfigurowanie jej. Na dole podstawowe cechy, sensor laserowy, DPI, 8 przycisków, budowana pamięć, częstotliwość próbkowania 1000 Hz. Oraz trzy zestawy tych bocznych paneli. Możemy sobie rzucić okiem. Oprogramowanie Hera pozwala konfigurować tą myszkę. Widzimy też te panele w zestawie. Żywotność przycisków 10 milionów klików, tak więc bardzo dobrze. Wbudowany ciężarek, tak więc myszka już dociężona na stałe. I konfigurowalne podświetlenie myszki. Tak więc z podstawowych cech to by było na tyle. Teraz ją sobie zobaczmy. Tutaj myszka już opuszcza kartonik. Mamy tutaj jeszcze jakąś instrukcję. O, zobaczcie, naklejki w poprzedniej myszce też były. Ok, widzimy fajny kabel w oplocie, wszystko ją trzeba wydostać z tego, więc myszka już wyszła. Widzimy tutaj też te panele wymienne, tym się pobawimy zapewne do recenzji, pokażę Wam ją w kilku wersjach. Kabelek, zobaczcie, porządny oplot, pozłacany wtyk USB, jest oczywiście takie logo Gambiasa. No, kabel wygląda fajnie, jest też paseczek do spięcia nadmiaru. No i sama myszka laserowa Gambias Hades. Faktycznie, jak widzicie, panele łatwo schodzą, mamy tutaj magnesy, więc można się tym troszeczkę pobawić. Sama myszka ma kształt dość prosty, symetryczny. Jak widzicie, dodatkowe przyciski są po obu stronach, czyli myszka typowo uniwersalna i dla praworęcznych, i dla leworęcznych graczy. Mamy znaczek Gambiasa. Do feelingu tych przycisków głównych i bocznych, to powiem Wam, że te boczne jak dla mnie chodzą za lekko. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Te tylnie to prawie nic nie wystają. Natomiast też nie przekonuje mnie jakoś klik tych przycisków głównych, ale oczywiście zobaczymy w testach, jak to wyjdzie w praktyce. Mamy też przełącznik DPI oraz taką szeroką, podświetlaną rolkę. Fajnie, że jest taka wielka, bo będzie się pewnie dobrze ją obsługiwać. I od spodu co mamy, zobaczcie, kilka ślizgaczy, dość cienkich, ale wydają się być dobrej jakości. I mamy też sensor laserowy 8200 dpi. A podświetlane będzie na pewno rolka i to logo. Jeśli chodzi o materiały, to raczej proste, żadnych elementów błyszczących, żadnych antypoślizgowych. Troszeczkę przyczepności powinny zapewnić te panele boczne, które mają takie tutaj półeczki, wypustki. Więc jakoś to palec powinno przytrzymać. Natomiast góra, taki lekko chrupowaty plastik i to by było na tyle. No cóż, trzeba będzie przetestować i zobaczyć, jak sprawdzi się w grach. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!